Alleluja, alleluja, alleluja. Pokaż nam, Panie, łaskę swoją i daj nam swoje zbawienie. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus powiedział do swoich uczniów: uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swym sługom staranie o wszystko. Każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przekazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie. Z wieczora, czy o północy, czy o pianie kogutów, czy rankiem. By niespodziewanie przyszedłszy nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię, czuwajcie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Miłowani Chrystusie Panu, bracia i siostry, trochę mnie czasem wkurza Adwent i Wielki Post, bo może dlatego, że wielu ludzi podejmuje jakieś ważne postanowienia wielkopostne czy nowoadwentowe, jakby właściwie od momentu Adwentu czy Wielkiego Postu zaczynało się życie chrześcijańskie. Moi drodzy, dzisiaj akurat prorok Izajasz mówi takie jedno zdanie, które rozwala nam wszystkie postanowienia adwentowe. Rozwala, moi drodzy, nam wszystko. Bo mówi w dzisiejszym czytaniu takie słowa: my wszyscy byliśmy skalami, a wszystkie nasze dobre czyny jak skrwawiona szmata. Nasze czyny justicja, inaczej sprawiedliwość, są jak skrwawiona szmata. Moi drodzy, w Wulgacie, a więc przekłady Pisma Świętego na język, z języka łacińskiego, byśmy go przetłumaczyli, jest takie określenie, ta skrwawiona szmata, panus menstruate. Dokładnie to oznacza podpaska, zanieczyszczona wydzielina z ciała kobiety. Dlaczego Izajasz dzisiaj zaczyna właściwie w taki obrazowy sposób? Dlaczego właściwie mówi o tej skrwawionej szmacie i porównuje, właściwie używa się słów panus menstruate? Moi drodzy, Pan, myślę, że Izajasz chce nam powiedzieć, że cała ta nasza sprawiedliwość, cała ta nasza świętość jest jak podpaska do wyrzucenia. Cała właściwie ta nasza, to co osiągniemy w ciągu tych trzech tygodni, bo właściwie jest to przyadwent, jaki przeżywamy w tym czasie, to, moi drodzy, jest to te wszystkie nasze czyny, cały dzień złe czyny, jak często myślimy, ale dobre czyny, o których mówi Izajasz, są jak skrwawiona szmata. Chcę, zanim się to wszystko wyrzuci. Dlaczego? Bo kochani moi, Izajasz chce, Bóg chce, żebyśmy nie tyle podejmowali jakieś na siłę postanowienia adwentowe, które mają zaspokoić nasze ambicje, nasze czasem chore myślenie o Panu Bogu, o wierze, ale przede wszystkim Izajasz chce, żebyśmy potrafili zatęsknić za Panem Bogiem i chwycić się Pana Boga. I moi drodzy, jest tutaj dalej takie fajne zdanie właściwie z księgi Izajasza: bo nikt się nie zbudził, by Cię schwycić, by Cię chwycić, mówi Izajasz. Właśnie chodzi o to, żebyśmy potrafili w tym czasie Adwentu nie tyle porównywać się i właściwie ciągle się ścigać w naszych postanowieniach adwentowych, które na pewno są ważne. Ja chcę, żebyśmy się, moi drodzy, chwycili Pana Boga w tym świętym czasie. Potrafili na nowo za Nim zatęsknić. Kochani moi,
Antoni Pustelnik, który w wieku 12 lat, kiedy mu zmarli rodzice, wyrzekł się wszystkiego, poszedł na pustynię. Był to święty egipski, poszedł na pustynię libańską i tam pragnął być takim eremitą, takim pustelnikiem. Zmagał się oczywiście z ascezą, z kontemplacją, z różnego rodzaju pokusami. I sam widział, jak mu bardzo to wszystko ciężko idzie, jak bardzo mu na początku było ciężko zmienić samego siebie, ale tym swoim zachowaniem pociągnął, nawet niektóre źródła podają, że 6 tysięcy różnych eremitów tam na pustynie, żeby uczyć się czuwania w modlitwy. Pewnego razu święty Antoni na modlitwie z Panem Bogiem usłyszał takie słowa: Abba Antoni, widzisz, ty się tak dużo modlisz, ale jest obok ciebie ktoś, kto mimo tej twojej modlitwy zrobi o wiele więcej. To jest szewc, który wykonuje codziennie swój zawód, swoje obowiązki. Słuchajcie, święty Antoni, który był na tej pustyni, pojechał do Egiptu i tam właściwie poszukał tego szewca i zadał mu takie pytanie: powiedz mi, w jaki sposób, co ty robisz, że ty rzeczywiście jesteś o wiele bardziej doskonalszy ode mnie? W jaki sposób ty się modlisz, pokutujesz, czuwasz i tak dalej? Ten biedny szewc powiedział: no, co ja robię? Nic nie robię. Codziennie rano wstaję, modlę się za całe miasto i po prostu wykonuję to, co do mnie ma należeć. Po prostu jestem tym, kim jestem, każdego dnia. Wtedy święty Antoni Pustelnik zrozumiał tak naprawdę, że najważniejsze jest to, żeby tym, co robimy, szukać tak naprawdę chwały Pana Boga. Nie w jakichś wielkich, wyniosłych rzeczach, ale umieć odkryć w tym swoim powołaniu życiowym, w tych moich codziennych obowiązkach, to wszystko, co robi, i do tego zaprosić Pana Boga z tym wszystkim. Panie moi, pewien rycerz z Florencji, który udawał się na wyprawę krzyżową, pewnego razu postanowił sobie, że przywiezie z Ziemi Świętej zapaloną świecę i zapali we Florencji świecę katedry. I oczywiście pojechał, bo to niezwykle trudne, ponieważ musiał pokonać setki kilometrów, a na dodatek wtedy podróże były bardzo niebezpieczne, trzeba było bronić się przed różnymi zbójami, przed różnymi bandami. On oczywiście po takich ogromnych trudach zapalił tę świecę oczywiście w Ziemi Świętej, wracał. Po ogromnych trudach w końcu udało mu się przyjść do tej Florencji, zapalić tę świecę na głównym ołtarzu katedry. Kiedy zapalił tę świecę, myślał, że będzie gdzieś tam pochwalony, ludzie na to nie zwracali w ogóle uwagi, bo to jest rozczarowany, ale kiedy w końcu zadali mu pytanie, jak to zrobił, że kiedy z tą świecą oczywiście podróżował, że nikt tej świecy nie zda, do tych różnych band zbójeckich, które spotkał po drodze. On powiedział tak. Powiedział zdanie, które w ogóle powala na nogi, bo powiedział, że najważniejsze jest to, żeby nigdy nie czuć się pewnym. Żeby ani na chwilę nie poczuć się pewnym. Dzisiejsza Ewangelia, drodzy bracia i siostry, zachęca nas właśnie do czuwania i modlitw. Czym jest w ogóle Awen? Awen jest takim właśnie momentem, w którym musimy sobie uświadomić, że jeśli uważasz, że jesteś wszystkim doskonały, że właściwie już wszystko w swoim życiu osiągnąłeś, to jest to taki czas, w którym Pan Ci pokazuje, że nawet najdoskonalsi nie mogą w swoim życiu być nigdy pewni swojego upadku i swoim własnym grzechu. Tak ta dzisiejsza Ewangelia trochę mi się kojarzy z kluczami. Chciałem wyciągnąć sobie z mojej sutanny klucze, ale uświadomiłem sobie, że je zostawiłem w moim płaszczu. Bo chciałem Wam pokazać te moje klucze, które mam z probostwa, czasem jakieś tam głupie zostawiam. Ale one są właściwie takie szczególne, ponieważ jeden jest zewnętrzny, drugi jest wewnętrzny. Nie wiem, czy kiedyś spotkaliście się z takimi kluczami. Nie wiem, czy takie w hospicjum tu macie, ale chyba nie. Bo widzę, że zamki są różne i są takie klucze. Nie będę mówił z jakiej firmy, żeby nie robić promocji w internecie. Ci, którzy słuchają, będą słuchać tego kazania. Takie klucze, które wydaje się, że jednym kluczem można otworzyć wszystkie drzwi. To jest piekielnie ważne, ponieważ miałem takie klucze na moim byłej parafii, gdzie, kochani moi drodzy, jednym kluczem można było otworzyć
wszystkie drzwi probostwa, wszystkie komnaty, tajemnice w ogóle probostwa, kościół, wejść przez przeróżne drzwi. To było piekielnie ważne, bo się nosiło jeden klucz w kieszeni i można było wszystko pootwierać. I teraz jakbyśmy patrzyli na ten klucz, to byśmy sobie myśleli, że właściwie w tych drzwiach, które są, są właściwie te same zamki. Ale okazało się, kochani moi, że tym kluczem nie można było otworzyć jakieś tam jednej drzwi, nie wiem, od proboszcza mieszkania, ponieważ wydawał się ten klucz właściwie taki sam, jak od proboszcza, jak inne klucze, ale okazało się, że właściwie tym kluczem nie było można otworzyć w sumie wszystkich drzwi. Były takie drzwi, które miały właściwie niby ten sam klucz, ale milimetr tego ząbka w tym kluczu był zupełnie inny i już nie dało się otworzyć niczego. Ale dlaczego o tym mówię? Dlaczego o tym mówię w kontekście dzisiejszego czuwania i tego, żeby swój dom powierzyć odpowiedzialnym sługom? Chodzi o to, że w naszym życiu chrześcijańskim wystarczy, że właściwie zmienimy coś bardzo drobnego, bardzo, bardzo małego i to nasze chrześcijaństwo się może tak naprawdę rozmylić. Używamy codziennie kluczy przeróżnych. Tak, z tym kluczem z tej firmy, o której wam mówiłem, wystarczy zmienić milimetr tego ząbku, on jest zupełnie trochę inny, już to wszystko nie będzie pasowało. Myślę, że w tym czasie Adwentu Pan Bóg chce, żebyśmy się na nowo potrafili do Niego dopasować. Zwróćcie uwagę jeszcze na tą dzisiejszą Ewangelię. Mi się przypomina jeszcze jedna scena z Ewangelii Mateusza. Nie wiem, czy już wielokrotnie słyszeliście tą przypowieść o panach roztropnych i nierozsądnych. Zauważcie, że te panny roztropne i nierozsądne, one wszystkie posnęły. Ale wtedy, kiedy przyszedł oblubieniec o północy, to te jedne panny, które nakładały oliwę do tych swoich lamp, one się zbudziły i nie przestały przyjścia oblubieńca. Myślę, że w tej dzisiejszej Ewangelii, kiedy Pan Jezus mówi o tym, żeby czuwać, żeby nie usnąć, to wcale nie chodzi o to, żebyśmy w naszym życiu nie popełnili żadnych błędów, żadnych drobnych naszych uchybień. Być może wielokrotnie w naszym życiu bierze nas na drzemkę, szczególnie wtedy, kiedy jest godzina trzecia w nocy, jesteście w hospicjum, czuwacie przy chorych. Być może jest taki moment, kiedy wasze oko trochę właściwie się zamyka i wy trochę przysypiacie. Ale to jest taki sen, to nie jest sen taki prawdziwy, ale to jest taka drzemka, gdzie wystarczy jeden odgłos chorego i wasze oczy się otwierają i się budzicie i wiecie, że ten chory potrzebuje waszej pomocy, waszego wsparcia, tego wszystkiego. Być może ci się wydaje, że już usnąłeś, ale tak naprawdę to była tylko taka półczuwanie. Wystarczy jedno mgnięcie oka, czy wystarczy jakiś jeden szelest i nagle się budzicie i jesteście w stanie dalej czuwać i być. I właśnie o takim czuwaniu, by się mówi dzisiejsza Ewangelia. Pan Jezus doskonale wie, że niejednokrotnie jesteśmy skazani na nasze drobne słabości, drobne upadki, drobne jakieś drzemki. Ale jeżeli będziesz nieustannie uczuł się czuwania, będziesz przeżywał piękny czas Adwentu, to nawet jak w swoim życiu, o godzinie trzeciej w nocy, oczywiście nie dosłownie, ale w twoim życiu będzie taki moment, kiedy lekko przysniesz, to nie będzie sen taki, który sprawi, że będziesz chrapał i cię już nikt nie zbudzi, ale to będzie taki sen, w którym jak przyjdzie oblubieniec i przyjdzie Pan, to ty z tej drzemki się obudzisz i zawsze go znajdziesz w swoim życiu. Życzę wam, kochani moi, aby właśnie takie było wasze czuwanie. Żebyście potrafili nie przysypiać tak, żeby was nikt nie zbudził, ale żebyście potrafili, czuwając, narażeni na różne wasze drzemki, wasze słabości, potrafili spotkać przychodzącego Pana. Amen.